Grażyna Bąkiewicz, A u nas w domu, opowieści dzieci fabrykanta. Rodzina. Jest rok 1865. W łodzi przy wodnym rynku stoi zwykły parterowy dom. Mieszka w nim wyjątkowa rodzina: tata Karol, mama Anna oraz dzieci, dziewięcioletnia Matylda. Siedmioletnia Adela, pięcioletnia Emma i trzyletni Karol. Nazywają się Scheiblerowie. Tata buduje fabryki z wysokimi kominami. Mama prowadzi dom, planuje zakupy, sumuje wydatki, nadzoruje służbę, mówi kto ma co robić i sprawdza, czy jest to zrobione należycie starannie. Gdy tata wyjeżdża w interesach do Rosji, Niemiec albo na inny koniec świata, dba też o jego fabrykę. Ale to wszystko drobiazgi w porównaniu z najważniejszym obowiązkiem, jakim jest wychowywanie dzieci. Pani Anna robi co może, by łagodnie wprowadzić je w skomplikowany świat połowy XIX wieku. Dzieci są jednak niecierpliwe i chcą dowiedzieć się wszystkiego jak najprędzej. Dlatego zadręczają mamy tysiącami pytań. Jednak wytrzymałość każdej mamy ma swoje granice. I gdy brew nad lewym okiem pani Anny unosi się, lepiej zejść jej z oczu. Słyszę, że wraca warsztata. Dzieci biegną, bo lubią witać go w drzwiach. Na widok czwórki urwisów pan Scheibler zdejmuje z głowy czarny cylinder i zagląda do środka. O! Mówi, jakby kryła się tam jakaś niespodzianka. Co masz dla nas, tato? Pytają, a on z uroczystą miną wyciąga skrawki kolorowego materiału i puste szpulki od nici. Karolu! śmieje się pani Anna, przynosisz im to codziennie. A co mi tam? wzrusza ramionami tata. W końcu dzieci fabrykanta mogą dostawać prezenty każdego dnia. Nie wiadomo, jak na taki podarek zareagowałyby inne dzieci, ale mali szajblerowie są zachwyceni. Po kolacji z gałganków i szpulek budują własny świat. Dla Anny i Karola Szajblerów nie ma nic przyjemniejszego, jak patrzeć na te zabawy i słuchać opowieści o wszystkim, co przytrafiło się dzieciom w ciągu dnia. Od większości przygód trzęsą im się ze śmiechu brzuchy, ale są i takie, od których włosy stają dęba. Panu Karolowi na czubku głowy stale sterczą dwie kępki, które w żaden sposób nie dają się przygładzić. Połodzi krąży wieść, że ma tam rogi.